wbijam w miasto, ciężki tydzień. Mijają mnie ci na speedzie. Witam ziomka, jak ci idzie? Przestał już działać na streetie. No i życie, do roboty. Pokazał jakieś dupy foty i zawinął później wroty. Myślę jak zarobić trochę floty. Nie chce mi się do roboty, ale idę dalej i nie myślę o tym. Mijam jakąś fajną dupę, ale wiem, że robi tu za kurwę, tak naprawdę taką wzroksy. Mijają mnie jakieś cztery koksy, a ja idę se pod nosy. Nie planuję dziś wydawać forsy. Jakieś się w sklepie mnie pyta, czy chcę przyjebać, bo ma Rolls Royce'y. Dzięki wielkie, nie skorzystam dziś, tylko piwko i palę wąsy. Bo u mnie szybko się nie kończy pierwszy, drugi, trzeci dzień. I mój mózg wróci do siebie jakoś dopiero za jakiś tydzień. I wybijam, zapierdalam, idę napić się browara. Do kolegi pojebańca, zawsze se robimy jajca. Jakaś dupa z jego pracy coś po twarzy, coś kojarzy. Raz to ziarzy, raz nie jarzy, raz to dziwnie się popatrzy. Melodyjka, słyszę fon, dzwoni Pedro z Danielą. Co jest kurwa, co robią? Pewnie melarz se ciągną. On namawia, nie odpuszcza, ja nabieram dymu w płuca. Płacę kartą, lecę dalej, dziś odpuszczam, dziś się najem. Dzisiaj raczej tak inaczej, se po prostu zjem kebaba i idę sobie do Araba. Po drodze mija mnie harpagan. Pierdoli mi, że ma gdzieś stragan i daje za pro na bałagan. I idę dalej, bo z nią to chyba sobie normalnie nie pogadam. Idę sobie od niechcenia, padam dzisiaj ze zmęczenia. Choć dzisiaj nic nie robiłem, leżałem, jadłem, paliłem. Z kim się dzisiaj pokłóciłem, ale już to w sumie chuja wbiłem. Spaceruję w sukiennicę i do dupy dobre cyce. I to byłoby na tyle, jakiś ty poprawi. Ja sobie brylę, obok z torbą idą szyle. Wiem co nie mają i wcale się nie mylę. Gdy jeszcze raz przez nocny pamiętasz tą kurwę z Roxy. Zabijają ją te koksy, będą mucić o północy. Lecę w katę, nic tu po mnie, ale chwila, bo ktoś dzwoni do mnie. O, kolega się przypomniał, ten z pierwszej czwórki. Co tam ziomie, co tam ziomie, co tam ziomie. Na hajs zawsze swędzą dłonie. Co tam płonie, co tam płonie. Jointy kurwa na balkonie. Po pierwszym zdaniu widać, że już stracił nad sobą kontrolę. Tak się najebał, że gada jak jakby miał niedojebanie umysłowe. Ryje mi głowę, że chciałby mieć żonę i musi lecieć do Walencji. Ale jak zwykle spotkanie sportowe, a w Polsce czekają już klienci. Tak to jest z tymi kumplami, najebani, nafurani, inni nasterydowani. A ja chciałbym być na fali, nie patrzę na nich z oddali, bo są właśnie tacy sami jak ja.